Tylko 5 tysięcy szkół ma rzeczywiście szybki internet. I nawet pośród tych szkół są i takie, gdzie ten szybki internet dociera do sekretariatu dyrektora albo do gabinetu dyrektora, albo do pracowni komputerowej i nie jest powszechnie używany w procesie edukacyjnym. Czyli jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia nawet w tych szkołach, które już są w dobrej sieci, ale pozostałe ponad 20 tysięcy to są szkoły, które w ogóle wymagają tych inwestycji niemal że od podstaw. Ogólnopolska sieć edukacyjna z naszej perspektywy jest na dzień dzisiejszy jedyną inicjatywą, która jest w stanie przenieść dzieciaki w XXI wiek. To jest coś, co jest niezbędne, jeżeli chcemy mówić o nowoczesnej edukacji, o nowoczesnym wychowaniu. Do sieci zostanie podłączonych około 1000 szkół na najszybszym dzisiaj możliwym paśmie, czyli 1 gigabita na sekundę. Ten nasz plan na ogólnopolską sieć edukacyjną zakłada we współpracy z biznesem połączenie tych wszystkich szkół w jednej funkcjonalnej sieci edukacyjnej, w której zapewniamy absolutne cyberbezpieczeństwo. To wszystko składa się na pełen plan, wzbogacony już takimi pierwszymi zaczątkami planu na urządzenia, które trzeba w wielu szkołach wymienić, a do wielu szkół po prostu zapewnić. Tablice multimedialne i tablety będą towarzyszyły temu lekcje kodowania, które od samego początku zapowiadamy jako taką inwestycję w przyszłość naszych dzieciaków. Dzisiaj internet pomaga uczyć się, pomaga rozwijać. Wyobraźmy sobie, że dostęp do internetu szybkiego pozwoli dzieciom podczas choroby korzystać na bieżąco z lekcji, prawda? To jest niesamowite ułatwienie. Plus dostęp do wszystkiego, co się dzieje na świecie, do wiedzy, do nauki, do techniki.